Cześć, witajcie, z tej strony Kwiatos. Dzisiaj troszeczkę inaczej odchodzimy, może nie do końca odchodzimy, ale idziemy troszeczkę w pokład World of Tanks i idziemy w kierunku czegoś bardziej ambitnego. Weźmiemy sobie dzisiaj na warsztat książkę Achtung Panzer autorstwa Heinza Guderiana, po raz pierwszy wydana w Niemczech w 1937 roku, a tutaj bierzemy na warsztat polskie wydanie z 2012 roku dzięki wydawnictwu Tetragon Spółka Zo. No i co? No, wypada dowiedzieć się czegoś więcej na temat maszyn, taktyki i tym podobnych, niż tylko zajmować się tylko i wyłącznie grą, więc zaczynajmy. Wstęp do wydania polskiego Heinz Guderian i Achtung Panzer. Znaczenie Heinza Guderiana i Achtung Panzer dla historii wojskowości. Książka Achtung Panzer, napisana przez Heinza Guderiana, jest jednym z najbardziej znanych dział teoretyków wojskowych okresu międzywojennego, a nawet całego XX wieku. Jest jedną z nielicznych publikacji, której tytuł, obok książek Hansa von Sekta oraz Ericha Ludendorffa, pojawia się bardzo często w pracach omawiających historię Reichswehr oraz Machtu przed 1939 rokiem. Przez wiele lat dostęp do niej był dla większości osób zainteresowanych tą tematyką w praktyce utrudniony, ponieważ po zakończeniu II wojny światowej nie była ona wznawiana w Niemczech, a pierwsze tłumaczenie na język angielski ukazało się dopiero w 1992 roku. W związku z tym należy się cieszyć, że Achtung Panzer może w końcu trafić do rąk polskich czytelników zainteresowanych historią nie tylko niemieckiej broni pancernej, ale też i sztuki wojennej XX wieku. Praca ta wydana w 1937 roku uznawana jest niekiedy za znaczący, a nawet fundamentalny krok w formułowaniu doktryny wykorzystania niemieckich wojsk pancernych, nazywanej potocznie Blitzkriegiem. Tymczasem w chwili, gdy ją pisano, od ponad roku istniały już pierwsze niemieckie dywizje pancerne, a co za tym idzie, również przynajmniej ogólne zasady ich wykorzystania, w których opracowaniu brało udział wielu niemieckich oficerów. Książka Guderiana opierała się na jego wcześniejszych publikacjach oraz wygłaszanych przez niego wykładach, przedstawiała więc poglądy prezentowane już wcześniej szerszej grupie wojskowych specjalistów. Książka Achtung Panzer powstała, by zaprezentować szerokiej grupie czytelników, również cywilom, nowe wojska pancerne, ich taktykę, skuteczność oraz możliwość ich wykorzystania, zwłaszcza operacyjnego. Praca ta stanowi doskonałe streszczenie przedwojennych poglądów Heinza Guderiana dotyczących broni pancernej, którego często uważa się za zwykle jedynego ojca bądź twórcę niemieckich wojsk pancernych. Jest to jednak opinia raczej przesadna, bo choć miał znaczny wpływ na powstanie niemieckich wojsk pancernych, to przecież nie on jeden działał w tym kierunku, a w gronie twórców Panzertruppen nie był nawet najważniejszą osobą. Jedną z takich ważnych postaci był przede wszystkim generał Oswald Lutz, wspierany przez liczne zastępy oficerów związanych głównie z Inspektoratem Wojsk Samochodowych, również w dziedzinie popularyzowania wiedzy o wojskach pancernych oraz formułowania śmiałych teorii dotyczących wykorzystania czołgów w przyszłej wojnie, Guderian nie był osamotniony w międzywojennych Niemczech wbrew jego słowom, iż ponieważ nikt poza mną nie zajmował się tym problemem, zyskałem sobie niebawem opinię specjalisty. W latach 20. XX wieku spośród niemieckich autorów bezdyskusyjnie bardziej znany niech był Ernst Volkheim. Poza nim należy też wymienić dwóch Austriaków publikujących często w niemieckich czasopismach, Fritza Heigla i Ludwika Rittera von Eimansbergera. Pierwszy z nich był w okresie międzywojennym niewątpliwie znacznie bardziej znany na całym świecie od Guderiana, a w pierwszej powojennej dekadzie z pewnością również w samej Republice Weimarskiej. Heinz Guderian stał się jednym z ważniejszych autorów piszących w Niemczech o broni pancernej dopiero w drugiej połowie lat 30., gdy niemiecka broń pancerna już istniała. Należy ponadto zaznaczyć, że w czasach III Rzeszy grono autorów piszących na temat broni pancernej rozrosło się znacząco z kilkunastu do kilkudziesięciu osób, a wśród najbardziej płodnych znalazł się m.in. Walter Nehring, będący przez wiele lat bliskim współpracownikiem autora Achtung Panzer. Mimo wszystkich powyższych zastrzeżeń nie można Guderianowi odmówić odegrania bardzo znaczącej roli w utworzeniu niemieckich wojsk pancernych oraz doktryny ich wykorzystania, nad czym pracował przez prawie cały okres międzywojenny wraz z innymi oficerami, pracującymi przede wszystkim w Inspektoracie Wojsk Samochodowych oraz w instytucjach, w które się on przekształcił. Należy jednak po raz kolejny podkreślić, że w literaturze przedmiotu przez wiele lat ocena jego zasług była bardzo zawyżona. Do tego wręcz stopnia, że spycha on pozostałe zasłużone w tej dziedzinie osoby nie tylko w cień, ale i wręcz w niebyt. W wielu nowych publikacjach, zarówno popularno-naukowych, jak i naukowych, również i dziś dominuje ta sama błędna i uproszczona opinia. Przesadna ocena roli Guderiana w tworzeniu Panzerwaffe wynika przede wszystkim z dwóch czynników. Dużą rolę odegrały błyskotliwe sukcesy dowodzonych przez niego oddziałów w początkowym okresie II wojny światowej, dzięki czemu stał się on znanym na całym świecie dowództwą wojsk pancernych i dzięki czemu spośród licznych publikacji przedwojennych to właśnie jego prace przyciągały największą uwagę. Również późniejsze pełnienie przez Guderiana obowiązków szefa sztabu generalnego dodatkowo wzmocniło jego sławę. Drugim czynnikiem mającym niebagatelne znaczenie był olbrzymi wpływ, jaki wywarły jego wspomnienia na historyków II wojny światowej, zwłaszcza zajmujących się dziejami niemieckich wojsk pancernych. Są one książką prawdopodobnie najczęściej pojawiającą się w bibliografiach prac dotyczących tamtego konfliktu. Pamiętniki te wydano po raz pierwszy po
niemiecku już w 1950 roku, a dwa lata później przetłumaczono je na język angielski, nadając im tytuł Panzerlieder. W sumie doczekały się one druku w 13 krajach, osiągając łączny nakład co najmniej 200 tysięcy egzemplarzy. W Polsce miały wiele wydań jako wspomnienia żołnierza. Większość autorów zajmujących się niemiecką bronią pancerną przed i podczas II wojny światowej traktuje pamiętniki Guderiana jako podstawowe źródło, z którego czerpie się garściami informacje, często niemalże przepisując je słowo w słowo. Ponieważ wielu podchodzi do wspomnień żołnierza zupełnie bezkrytycznie, zazwykle przyjmuje zarazem punkt widzenia autora na opisywane kwestie, co następnie znajduje odbicie w ich pracach. Pewne znaczenie dla stworzenia mitu Guderiana jako głównego i niemalże jedynego twórcy Panzertruppen mogło mieć też to, że obaj autorzy najważniejszych niemieckich prac na ten temat, Walter Nechring oraz Oskar Münzel, byli dość blisko związani z autorem Achtung Panzer i w swoich powojennych książkach wyraźnie podkreślali jego zasługi, choć nie zapominali o wymienieniu innych zasłużonych osób. Heinz Guderian. Geneza powstania Achtung Panzer oraz dokonań Heinza Guderiana związanych z tworzeniem niemieckich wojsk pancernych jest bardzo ściśle powiązana z jego wcześniejszym życiem. Sława, jaką cieszył się Guderian, przyczyniła się przez lata do powstania wielu biografii. Pierwszą z nich, wydaną już w 1950 roku, była książka Malte Plettenberga. Nie jest to dobra praca, a ponadto w widoczny sposób miała ona na celu sławienie dokonań nie tylko samego Guderiana, ale też niemieckiego żołnierza, zarazem w paru miejscach powtarzając opinię nazistowskiej propagandy o przeciwnikach III Rzeszy. Najbardziej znaną i dość dobrą biografię Heinza Guderiana, która doczekała się też wydania polskiego, napisał Kenneth Maxey. W pracach nad nią wykorzystał m.in. listy z archiwum rodziny Guderianów, ale nawet jemu nie udało się uniknąć patrzenia na lata 1919-1945 przez pryzmat wspomnień żołnierza. Podobne zalety i wady ma biografia przygotowana przez Karla Walde, której dużym atutem jest wykorzystanie dodatkowo dokumentów z Bundesarchiv Militararchiv. Obszerniejsza od pracy Maxeya, skupia się przede wszystkim na okresie II wojny światowej. Prawdopodobnie najbardziej szczegółową biografię Heinza Guderiana jest dzieło Dermota Bradleya, poświęcone jednak prawie wyłącznie okresowi do 1941 roku, natomiast najnowsza, stosunkowo krótka biografia napisana przez Russella Harta jest zasadniczo wtórna i obszernie wykorzystuje pracę Maxeya, w małym stopniu opierając się na źródłach. Godna uwagi jest jedynie ze względu na dużą dozę krytycyzmu wobec postaci Guderiana oraz zawartości jego pamiętników. Największą jej zaletą jest zwrócenie uwagi na związki autora Achtung Panzer z nazizmem oraz możliwy współudział zbrodniach wojennych, które to kwestie zupełnie pomijano w pozostałych biografiach. Ponadto sylwetka i dokonania Guderiana są też przedstawiane, często obszernie, w większości prac omawiających najważniejszych generałów Wehrmachtu oraz w paru poświęconych mu artykułach. Heinz Guderian urodził się 17 czerwca 1888 roku w Chełmnie na Pomorzu. Ówczesna niemiecka nazwa Kulm, jako syn zawodowego oficera armii pruskiej. Przez dużą część pierwszych 30 lat swojego życia gromadził doświadczenia, które, czego nikt nie mógł przewidzieć, okazały się potem niezbędne dla właściwego ukształtowania struktury i doktryny użycia wojsk pancernych. W szkołach wojskowych, do których uczęszczał, znalazł się pod wpływem pruskiej dyscypliny w jej najbardziej zasadniczej i najbardziej wyrafinowanej formie. W odróżnieniu od absurdalnych zewnętrznych objawów wojskowego reżimu, nieistotnych drobiazgów, sztywnego drylu, ubioru i formalnej postawy, kształtowała ona kadetów myśl zasad najlepszej filozofii i wyrabiała elastyczną postawę. Obok posłuszeństwa rozkazom przyszłych oficerów uczono też, że do chwili otrzymania rozkazu mają prawo, a wręcz obowiązek wyrażania bezkompromisowych opinii, co wielokrotnie później okazało się ważne w jego karierze, choć należy zaznaczyć, że Guderian nieraz posuwał się znacznie dalej w tej kwestii niż inni niemieccy oficerowie. Bezpośrednio przed I wojną światową podporucznik Guderian służył w kompanii radiooperatorów, gdzie uzyskał podstawową wiedzę niezbędną potem dla zapewnienia sprawnej łączności pododdziałów dywizji pancernych. Rozpoczęte w 1913 roku szkolenie oficera sztabu generalnego Berlińskiej Akademii Wojskowej przerwał wybuch I wojny światowej. Zdołał je dokończyć w 1918 roku na kursie w Sedanie. Co ciekawe, acz wówczas nie do przewidzenia, nawet ślub w 1913 roku z Margaret Christine Gerne mógł później w czasach III Rzeszy pomóc karierze Guderiana. Kuzynami panny młodej byli bowiem bracia Wilhelm i Bodwin Keitlowitz. Pierwszy z nich został w 1938 szefem Oberkommando der Wehrmacht, a drugi, obecny na ślubie młodej pary, był w latach 1938-1942 szefem Urzędu Personalnego Wojsk Lądowych. W czasie I wojny światowej Guderian służył jako oficer łączności oraz oficer sztabu generalnego w różnych jednostkach na froncie zachodnim. Dało mu to możliwość poczynienia wielu obserwacji, które ukształtowały jego poglądy dotyczące nowoczesnej wojny. Docenił przede wszystkim znaczenie sprawnej, bezprzewodowej łączności, umożliwiającej szybkie przekazywanie meldunków i rozkazów oraz koordynację działań. Dostrzegł też znaczenie lokalizacji dowództwa blisko frontu, co usprawniało mechanizmy dowodzenia. Przekonał się również, służąc 5. Dywizji Kawalerii, o nieprzydatności jazdy w nowoczesnej wojnie.
wojnie, czemu dał wyraz w pierwszym rozdziale Achtung Panzer. Jako kwatermistrz 38. Korpusu Rezerwowego w 1918 roku zajmował się kwestiami logistyki, bardzo ważnymi później dla wojsk zmotoryzowanych. Wszystkie te obserwacje, obok lektury prac innych teoretyków broni pancernej, stały się potem podstawą jego przemyśleń przedstawionych m.in. w niniejszej książce. Po zakończeniu I wojny światowej w czerwcu 1919 roku Heinz Guderian został przydzielony do żelaznej dywizji walczącej na Łotwie z bolszewikami. Po powrocie do Niemiec już jako oficer okrojonej Reichswehry od 1922 roku stale zajmował się problemami związanymi z motoryzacją wojsk. Swe doświadczenie w tej dziedzinie zbierał u boku m.in. Oswalda Lutze oraz Ericha von Toschiewica. Przy okazji, wbrew własnym chęciom i pomimo protestów, znów zajmując się zagadnieniami logistyki, wiedza zdobyta w tym okresie okazała się potem bezcenna przy tworzeniu dywizji pancernych. Ówczesne kierownictwo Reichswehry wobec olbrzymiej dysproporcji sił między 100-tysięcznymi wojskami lądowymi Niemiec a armiami sąsiadów zdawało sobie sprawę, że nie byłoby możliwe prowadzenie wojny pozycyjnej. W związku z tym, w przypadku konfliktu zbrojnego jedynym realnym sposobem prowadzenia działań była wojna manewrowa, w której w ówczesnych warunkach najskuteczniejsze byłyby jednostki przewożone samochodami, co zapewniałoby im dużą szybkość przemieszczania się. Do ubezpieczenia kolumn transportowych były jednak niezbędne pojazdy opancerzone, co zaowocowało pierwszymi pracami Guderiana dotyczącymi broni pancernej. Efektem jego przemyśleń były artykuły zamieszczane początkowo przede wszystkim w Militar Wochenblatt. W jego pracy szczególnie użyteczna okazała się szeroka znajomość dzięki biegłości w języku angielskim, francuskim, zachodnich publikacji, entuzjazm oraz zdolności analityczne. Oprócz studiów teoretycznych Guderian prowadził też wiele ćwiczeń taktycznych z użyciem samochodów pancernych oraz zajęcia z taktyki i historii wojen, a od 1928 roku był wykładowcą taktyki wojsk pancernych w Sztabie Szkolenia Wojsk Samochodowych w Berlinie. W 1930 roku został dowódcą 3. pruskiego batalionu samochodowego stacjonującego w Berlinie Langwitz. 1 października 1931 roku powrócił do Ministerstwa Reichswehry jako szef sztabu Inspektoratu Wojsk Samochodowych, przemianowanego 1 czerwca 1934 roku na Inspektorat Wojsk Zmotoryzowanych. Od tej chwili jego funkcja oznaczała równocześnie objęcie stanowiska szefa sztabu dowództwa wojsk zmotoryzowanych. 27 września 1935 roku instytucję tę ponownie przemianowano na dowództwo wojsk pancernych, którego szefem oczywiście pozostał Heinz Guderian. W 1934 roku doskonale przeprowadzono przez pułkownika Guderiana prezentacja podstawowych oddziałów dywizji pancernej oraz jego poglądy na wykorzystanie i organizację wojsk pancernych uzyskały poparcie Adolfa Hitlera. Odbyte latem 1935 roku ćwiczenia eksperymentalnej dywizji pancernej wykazały jej przydatność, co zaowocowało utworzeniem właśnie dowództwa wojsk pancernych. 15 października 1935 roku Guderianowi powierzono dowodzenie 2. Dywizją Pancerną stacjonującą w Würzburgu, a dopiero 1 sierpnia 1936 roku awansowano go na pierwszy stopień generalski, generała majora. W tym właśnie okresie, gdy Guderian przebywał poza Inspektoratem i Berlinem, niejako w odpowiedzi na pomysły sformułowane wówczas przede wszystkim w niemieckim sztabie generalnym, powstała książka Achtung Panzer. 4 listopada 1938 roku Guderian został dowódcą 16. Korpusu Armii, na którego czele później brał udział w Anschlussie Austrii. 20 listopada 1938 roku objął stanowisko szefa wojsk szybkich, któremu podlegały wszystkie pancerne, zmotoryzowane i kawaleryjskie jednostki wojsk lądowych. Wtedy też został awansowany na stopień generała wojsk pancernych. W początkowym okresie II wojny światowej Heinz Guderian był niewątpliwie jednym z najlepszych dowódców oddziałów pancernych. Podczas kampanii polskiej 1939 roku i rok później francuskiej dowodził najpierw 19. Korpusem Armijnym, a następnie grupą pancerną Guderian, odnosząc olbrzymie sukcesy. W 1940 roku to jego upór prowadzący wręcz do ignorowania, jeśli nie litery, to przynajmniej ducha rozkazów, zadecydował powodzenie uderzenia przez Ardeny w kierunku kanału La Manche. W kampanii 1941 roku dowodził również bardzo skutecznie 2. grupą pancerną, przemianowaną potem na 2. armię pancerną. W grudniu, gdy zakwestionował celowość kontynuowania zimowej ofensywy na Moskwę, został zdymisjonowany. W tym okresie zaskarbił sobie sympatię podkomendnych, którzy nazywali go m.in. Szybki Heinz, co było z pewnością miłą odmianą po przydomku Byk, wcześniej nadany mu przez sztabowców zmagających się z jego cholerycznym charakterem. Po niemieckiej klęsce pod Stalingradem powołano go na stanowisko generalnego inspektora wojsk pancernych z bardzo szerokimi uprawnieniami. Od 21 lipca 1944 roku do 28 marca 1945 roku pełnił równocześnie funkcję szefa sztabu generalnego wojsk lądowych, z którego to stanowiska nie został odwołany, a jedynie odesłany na 6-tygodniowy urlop zdrowotny. 10 maja 1945 roku Guderian dostał się do niewoli amerykańskiej. O
Omawiając wojenną działalność Guderiana, należy podkreślić, że był on jednym z nielicznych oficerów sztabu generalnego, co do których nie ma większych wątpliwości, że popierał ideę narodowego socjalizmu i był postrzegany przez innych oficerów jako nazista. Najlepiej świadczy o tym nominacja na szefa sztabu generalnego wojsk lądowych po zamachu 20 lipca 1944 roku, kiedy Hitler, którego stosunek do tej instytucji, z którą zawiązanych było wielu spiskowców, był zdecydowanie negatywny, potrzebował na jej czele zaufanej osoby. W rozmowie z Goebbelsem Führer nazwał Guderiana pierwszym energicznym i elastycznym szefem sztabu generalnego. Nie zawiódł on zresztą zaufania, jakim obdarzyły go czołowe postacie nazistowskich władz. Między innymi w rozkazie dla wszystkich oficerów sztabowych wojsk lądowych określił dzień 20 lipca najczarniejszym dniem w historii niemieckiego sztabu generalnego. Był też członkiem sądu honorowego Wehrmachtu, który wykluczał z armii oficerów zamieszanych w spisek, w wyniku czego byli sądzeni nie przez sądy wojskowe, a przez Trybunał Ludowy. Warto jeszcze zaznaczyć, że podobnie jak wielu innych niemieckich generałów otrzymywał hojne podarunki od Adolfa Hitlera. Ponadto jest bardzo prawdopodobne, praktycznie pewne, iż wiedział o zbrodniach popełnianych przez podporządkowane mu oddziały ISS oraz o obozach koncentracyjnych. Jeszcze po wojnie, siedząc w obozie niemieckim, rozmawiając z innymi wyższymi oficerami, nie wiedząc, że jego wypowiedzi są nagrywane, mówił o swoim podziwie dla Hitlera oraz stwierdzał, że jego zdaniem podstawowe zasady narodowego socjalizmu były dobre. Pewną ciekawostką może być to, że niemieckie wydanie Achtung Panzer było ozdobione znajdującym się po spisie treści zdjęciem, na którym Guderian stoi za Adolfem Hitlerem i generałem Oswaldem Lutzem. Po wojnie przebywał przez 3 lata do 17 czerwca 1948 roku w amerykańskiej niewoli. Został wtedy zwerbowany do współpracy z US Army Historical Division, na którego zamówienie przygotowywał omówienia różnych kwestii związanych z organizacją, szkoleniem i działaniami bojowymi Wehrmachtu. Instytucja ta w ramach projektu US Army Foreign Military Studies zgromadziła początkowo ponad 200 niemieckich generałów i wyższych oficerów sztabowych, którzy przygotowywali setki opracowań dotyczących przede wszystkim II wojny światowej. Nad analizami do roku 1961, gdy zakończono projekt, pracowało ponad 700 Niemców. Wielu z nich początkowo w obozach jenieckich, a następnie już na wolności. Heinz Guderian był wśród nich wyróżniającą się postacią. Najważniejszym z oponentów niemieckiego kierownika całego projektu byłego szefa OKH, Franza Haldera, z którym często toczył spory. Po zwolnieniu z niewoli Guderian, według informacji brytyjskich tajnych służb, w 1950 roku należał do grupy nazistów zwanej Bruderschaft. Nieraz interweniował w sprawach osób skazanych za zbrodnie wojenne oraz utrzymywał liczne kontakty z prawicowymi pisarzami oraz osobami pełniącymi dawniej ważne funkcje w NSDAP. Pracował też dla urzędu Blanka, który zajmował się przygotowaniami do utworzenia Bundeswehry. Zmarł na chorobę serca 14 maja 1954 roku w Schwangau w Bawarii. I to by było na tyle w dzisiejszej części. W następnej części przejdziemy już do materiału właściwego. Pragnę zaznaczyć, iż ten materiał nie ma na celu promowania nazizmu w jakiejkolwiek postaci. Jestem całkowicie temu przeciwny. Chodzi jedynie o to, żeby przekazać walory historyczne, jakie ta książka w sobie zawiera. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał. Wybaczcie proszę drobne przejęzyczenia, błędy i tak dalej, ale to jest mój debiut. Mam nadzieję, że w kolejnym będzie lepiej. Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.